dniu dzisiejszym, 25 marca bieżącego roku, został złożony wniosek o dokonanie zmiany sposobu i zakresu zabezpieczenia majątkowego, ewentualnie o wydanie nowego postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym przez sąd karny tutaj w Warszawie. Do tej głównej sprawy GetBack, pierwszy akt oskarżenia. Pierwszy, ale nie ostatni. Chodzi o to, żeby sąd, żeby sąd zmienił zabezpieczenie, a mianowicie, żeby ustanowił to zabezpieczenie na składnikach majątkowych jednej z osób podejrzanych w tej sprawie. Czyli powiedzmy kolejne zabezpieczenie, które może być wydane, no i zobaczymy, czy to chwyci, czy sąd do tego się przychyli. Dziękuję za uwagę.